No, witamy Was. Przyjechaliśmy sprzątać przed zimą nasz karawan, bo straszna rzecz nas spotkała. Hangar, w którym karawan jest, zalała woda tak na około 40 cm i jeden wielki bałagan z takiej małej rzeczki. Tam w okolicy pokażę Wam. Tam taka rzeczka większa jest, a tutaj za hangarami płynie dosłownie strumyk. Po tych ostatnich silnych opadach tyle się nazbierało wody, że masakra. Ten samochód, który tutaj stoi, to tak miał do tej wysokości wodę, tak jak tutaj pokazuję Wam palcami. A my już zaczynamy, już jesteśmy chyba z czwarty raz, żeby sprzątać w tym miejscu, tutaj. Bo strasznie, strasznie. Ostatni raz taka woda tutaj była w 2015 roku. Co? Mówię, ostatni raz taka woda była tutaj w 2015 roku. Tu kamper w ogóle nie chce odpalić. Rozmawialiśmy z panią, mówi, że silnik dostał i w ogóle nie chce odpalić. Zobaczcie, wszystko skrzone. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, czy może więcej światła potrzeba. Ale tak to wszystko tu wygląda. Zobaczcie, nasze to bojowisko, teraz to już jest super sprawa, ale tak, to było masakrycznie wszystko, masakrycznie, zobaczcie. Kupiłem się butlę z gazem nową, założyłem, już w środku się grzeje, już aż szyby zaparowały, tu nasz staw z przyczepki, wszystko tutaj tak wygląda. Jeszcze mała przyczepka nasza. To wszystko było pozalewane, już posuszone jest, pomyte, poszorowane. Jeszcze Dorota tam w środku w przyczepie robi, bo była porażka. Odpaliliśmy gaz. Zobaczcie, tu już tak w miarę wygląda. Już posprzątane, śladu nie widać. Gaz włączony. Stosy, wszystko, to wszystko schnie, zobaczymy, jak to będzie tam z tego domu. No, tutaj jeszcze zobaczcie, jak po wojnie wygląda. Gaz mamy włączony, żeby to grzało. Trochę bałaganu się narobiło, no, ale dajemy radę. Po prostu przyjeżdżamy i damy radę. A co Dorota mówi, że w łazience widać? Co tu w łazience widać? Jak wyglądała cała przyczepa, bo tu za tupelkiem. Pokazać. Będziemy mieć wszystko. Jeszcze trochę sprzątania nas tu czeka. Cała przyczepa tak była. No, brudno. Wszystko. Tak jak mówiłem, ostatnia taka powódź była w 2015 roku, czyli średnio co 7 lat trzeba liczyć, że coś takiego nas może spotkać tutaj. I to tylko wszystko z małej rzeczki. Przepraszam. Z małej rzeczki pokażę Wam. Dorota tam suszy się. O, tu też ludzie. Przyczepa, zobaczcie, tak. Do tej wysokości była woda. Także trochę pozalewało. No, akumulatora nie uszkodziło nic. Tam tu ludzie też mają cały swój dobytek. Upro będzie cokolwiek widać tutaj. No ale zobaczymy. Suszą ludzie kanapy. Tu pani też suszy wszystko. Też poduchy wywaliła wszystko. Schnie rower, bagażnik. Także takie rzeczy nam się przytrafiły. No nie tylko nam, bo tutaj jest sporo tych hangarów i w tych hangarach sporo sprzętu stoi, który właśnie tak, a przyjechaliśmy dzisiaj, bo jeszcze tak zapowiadają, że to w miarę ma być. Kontener.
ten niebieski kontener, co tutaj stoi. Zobaczcie, jaki duży, zobaczcie, taki duży kontener. Jak woda szła z tamtej strony, z tyłu, za tamtym hangarem, to bym przestawił tutaj, tu gdzie łódź stoi. Tutaj szkody poczyniło. Do nas zadzwonił, że woda przeszła przez hangar, to masakra. Dobrze, że mieliśmy karawan oparty na jednej stopie. Na jednej stópce był oparty. No i z przodu na kole ręczny zaciągnięty. To by tam nam nic specjalnie nie uszkodziło. No, wody tak było. Zaraz wam pokażę, dokąd tak woda była. Tu tak dotąd. Tu jeszcze brudne ślady są. O, tutaj widać na drzwiach, widać jak tutaj, dokąd woda była. O, i tamtą tu, zobaczcie. Trochę nas hangar ochronił, bo ta woda tak przepłynęła właściwie. O, nie wiem, czy to będzie tu widać. Weźmiemy światło, damy. To może będzie widać tutaj. To już nie nasz staw jest, bo to już od wieków tutaj jest. No, tak to wszystko obłocone było. Wszystko tak jak tutaj to. No, zobaczcie, tak to obłocone wszystko było. Walczymy z tym wszystkim. Stawik, nawet mała przyczepka, zbiorniki na wodę, to jeszcze wszystko na razie będzie tutaj leżało i się suszyło, bo nie ma co tam do przyczepy więcej pakować. O, a deszczu nikt nie zapowiadał. Chmura przyszła z deszczem i trochę kropi widzę. Nie za dużo, ale troszkę kropi. Także tak to wygląda. Tutaj. No, także. O, tu taki ładny ogórek stoi jeszcze. Zobaczymy, czy do niego wlało wody, czy nie wlało. O, tak wyglądało u nas. Podłogę w karawanie. Sam taki piaseczek, a resztę tu wydmuchało. Dopiero robione do renowacji, przygotowane i już go woda dmuchnęła troszeczkę. Tutaj stoi jeszcze jeden. Zabieramy do dalszej pracy, bo trochę nam tej pracy jeszcze potrzeba włożyć i będziemy się widzieli już w bardziej sprzyjających okolicznościach. No, jak zajechaliśmy, to nerw, jeden wielki nerw był. To wszystko pójdzie na marnację. No, próbujemy to wszystko ratować. Dobrze, że ta woda tylko tak nie uszkodziła świateł, niczego nie uszkodziła. Instalacja jest, bo mieliśmy ostatnio agregat wypożyczony i za pomocą agregatu to podłączyliśmy do prądu. Cała instalacja działa. Ta woda nie stała tutaj, ona tylko tak przepłynęła sobie, można tak powiedzieć krótko. Przepłynęła i to wszystko. Teraz będziemy jeszcze podłączali samochód, chcemy zobaczyć, czy światła w ogóle drogowe działają w przyczepie. No, także... Ale jesteśmy pełni optymizmu, że to wszystko nam się...
dziękujemy, że byliście z nami.